wiecie z jakiej. A dzisiaj challenge. 24 godziny muszę spędzić w łóżku, nie wychodząc z niego nawet jedną nogą, stopą, czymkolwiek. Ale najpierw jakiś zabukany słodziak, jeszcze mnie nie subskrybuje. Materiał czas nadrobić. Przypominam również o łapkę w górę, ponieważ jeśli chcecie kolejny challenge na tym kanale, zostawcie teraz 5000 łapek w górę. O matko, dobra, no to 5000 łapek. I pamiętajcie, jeśli macie pomysł na kolejny challenge, koniecznie napiszcie go teraz w komentarzu. Najbardziej łapkowane wygrywają udział w kolejnym odcinku, ponieważ ten challenge również jest z waszego polecenia. A dzisiejszy nasz challenge jest sponsorowany przez Star Stable. Zaczniemy od... Trzeba przygotować to łóżko, ponieważ to musi być tak, wiesz, urocze, żebym ja to naprawdę spędziła 24 godziny. Wiecie, 24 godziny w łóżku to jest takie, że nie umierać, ale ja osobiście nie lubię leżeć i nie lubię spać. Więc to będzie dla mnie mega challenge, zobaczymy, czy dam radę. No i to zaczynamy od ozdobienia tego łóżka. Poduchami! Ty mnie miał pączuś, ci się wywrócił. No od razu lepiej, co nie? Oho! Mógłbyś mi pomóc to pościelić, a nie. Pomagałem miałowi z jego pączusiem. Kocyk! To wszystko przyniesie z rano. Nie, ty będziesz wtedy mnie prosić, tak? Ja będę decydować, nie, czy ci to przyniosę, czy nie. Mam taki pomysł. Trzeba to i wszystkie rzeczy przynieść, które będą mi potrzebne. Jedzenie, picie, przekąski. Specjalnie ten challenge zaczynam rano, żeby zakończyć go też rano. Czyli po prostu pójdę spać i już tak naprawdę challenge jest zakończony, bo jak się obudzę rano, już będzie po wszystkim. Taki jest mój cel. A matko, wiecie o tym, że przynajmniej dzień sobie spędzę na spokojnie. Nie. Ja zakładam słuchawki przed komputerem, idę streamować i mnie nie ma. Ej! Dobra, łóżko prawie jest gotowe. Jeszcze może coś spróbuję tutaj przynieść, żeby było tak jeszcze bardziej urożo, żebym naprawdę chciała tutaj siedzieć 24 godziny. Ale najważniejsze, pan Homiś już jest ze mną. Mniej więcej wszystko przygotowałam. Nawet wziąłam lampki, które wieczorem będą bardziej widoczne, ale już w miarę wyglądają. No, poczekaj, stój. Co? Świecą. Wziąłam sobie chusteczki, na przypadek laptop kitka, ponieważ mój był rozładowany i już nie miałam czasu go naładować. Tutaj jeszcze tablet, żeby sobie coś tam porysować graficznie. Oczywiście całe stado pluszaków i Homiś też się tutaj załapał. Homiś, miałeś rozdać wszystkim lizaki. Mam całą torbę rzeczy, które mi się przydadzą. Zaraz wam pokażę, co takiego mam. Nawet mam kartonki, czyli płatki dziewczyn. I co? I teraz szybko muszę się przebrać w coś takiego wygodnego, co będzie na pewno mi wygodnie tutaj siedzieć 24 godziny. Także moment. Dobra, już jestem przebrana, jestem w sweterku, który będzie mi wygodnie, dresy i jestem gotowa, ale najpierw jeszcze ostatnia rzecz, czyli zapach, żeby tutaj było tak, wiecie, przyjemnie siedzieć, bo ja lubię, jak jest wokół mnie przyjemnie. Mania śmierdzi, to sobie tutaj psika specjalnie zapachem. Ale jesteś niemiły, o matko. No to co, chodzę. No i koniec. I zaczynamy challenge. Godzina jest, która 11? 11 coś, tak? 11:10? Okej. I tak, mogę wam od razu pokazać, co Fio ma w tej torbie. Znaczy nie pokażę wam wszystkich rzeczy, bo to jest na cały nasz wieczorek. Ale między innymi... Jaki nasz? Poczekaj, stop. Przecież mnie tutaj nie będzie. A twój i widzów, okej. Ja się tutaj nie liczę, mam nadzieję, tak? Nie. Ja normalnie idę sobie robić swoje rzeczy, a ty w tym momencie tu siedzisz. Jaki to jest piękny dzień, o matko. Mam tutaj różne napoje, nawet mam fantę, którą kiedyś mieliśmy w jakimś kawaii boxie. Zobaczymy, przetestujemy ją. Mam nawet napoje ekipy. Mam jakieś przekąski słodziutkie, lizaczki, a tego wam nie pokażę teraz, później wam to pokażę. Chociaż tak, to na razie wszystko będzie na później, ale najpierw zaczynamy od zagrania pierwszy raz w grę, w którą jeszcze nigdy nie grałam, a wiele osób z was prosiło mnie w komentarzach, żeby to właśnie w nią zagrać. A tak się składa, że jest właśnie sponsorem dzisiejszego odcinka, dlatego zagramy w... Star Stable! Jest to gra wyłącznie na komputer, tak więc mam ten laptop kitka, ponieważ no tak jak mówiłam, mojego nie naładowałam. Nic straconego. Bierzemy ją, założymy tam konto i zobaczymy, co takiego fajnego możemy tam robić. Może stworzymy moją muffinkę, moją Anię w tej grze. Dajcie mi koniecznie znać, czy kiedyś w nią graliście. Ta gra jest dla prawdziwych miłośników koni. No i też dla dziewczyn, które razem ze swoimi przyjaciółkami chcą sobie po prostu pograć w coś uroczego. Pobieranie jest jej banalnie proste. Jest ona darmowa do levelu 5. Jest to świetny czas, żeby po prostu zobaczyć, czy ta gra nam się spodoba i czy na pewno chcemy w nią zagrać. Zaczynamy od tworzenia muffinki, czyli trzeba wybrać włosy, karnację, oczy, a nawet konia. A więc tworzenie mojej muffinki just start. Dałam jej rozpuszczone włosy w kolorze brązowym, czyli w takim jak moje. Chociaż zastanawiałam się nad kitkami. Makijażek oczywiście, no bo to jest moja muffinka. Różowe oczka. Kitek mi pomoże oczywiście z koniem, bo stwierdził, że to on wybierze konia. Kitkowa fanaberia, jeśli chodzi o konia, skończona. Teraz wystarczy wkliknąć imię, nazwisko, zarówno moje jak i konia. No i oczywiście maila, hasło i zaczynamy działać. I na naszego maila zostanie wysłana informacja z załącznikiem, żeby po prostu zacząć już pobierać tą grę. Szybciutko ją instalujemy i odpalamy. Zobaczcie, jaka zorza polarna i gwiaździste niebo. Pięknie. Dobra, zaczynamy grę i zobaczmy, co ja tutaj takiego muszę zrobić. Mam tutaj samą uczkę i widzę, że ktoś mnie tutaj wita i pomoże mi przejść dalej przez grę. Jest zimno, no tak, w sumie jest zima, więc co się dziwić. Matko, dziewczyno, przecież ty nie zamarzniesz? Nie, żadnej kurtki dla ciebie nie mam? No dobra. Co my tutaj musimy zrobić? Możemy tutaj oporządzić naszego konia, czym oczywiście pomaga nam
niezastąpiony pomocnik. Następnie wybieramy się do miasta, żeby wziąć udział w jakichś zawodach, no bo przecież trzeba tutaj zdobywać umiejętności, które pomogą nam wbić lepszy level. A więc wyścig, czas, start. W tle oczywiście piękne złoża. No i tak to wygląda. Powiem wam, że to jest naprawdę super zajęcie na wieczorki. Jeśli chcecie znaleźć mnie w tej grze, będzie mi naprawdę, naprawdę miło. Macie link w opisie do tygodnia. Star Stable Ride przygotował tydzień premium, wersji premium za darmo właśnie dla was. Także macie link w opisie, koniecznie tam zajrzyjcie. Dla wszystkich muffinek. No dobra, co możemy teraz zrobić? Ja nie wiem, co ty będziesz robić, no przecież będziesz spać chyba. Wiem, co wam pokażę. To jest po prostu genialne. A nie, co ty robisz? Chcę wam pokazać kocy, który kupiłam KitKom. Ja to w sumie syreni. O god, będę mogła w nim siedzieć dzisiaj wieczorem. Czy ty będziesz syreną dzisiaj? Tak, jestem syreną. Co, co? Poczekaj, stop. Jestem syreną. Ale on jest mega, teraz jeszcze jest z nim za ciepło, bo słońce nam świeci. Ale później wieczorkiem na pewno się przyda, przecież teraz się szybko robi ciemno, więc za chwilę go użyjemy. Syrena, muffina. Muffina, syrena. No, jest uraczy. Uważasz? No ładny jest, ale chomiś jest piękniejszy. To nie chomisiu? Dobra, Kitek, ja sobie teraz trochę pogram, a ty przyjdź do mnie za chwilę, dobra? Okej. Okay. Przyszła pora na nonsa, mam do otwarcia cukierka do nonsa. Więc co, otwieramy, zobaczymy co tam jest. Może coś mi się przyda, bo wiem, że tam czasem są jakieś balsamy, jakieś błyszczyki. Co to na to, Kitek? Spoczyj. Póki jeszcze tu siedzisz. Zaraz stąd idę, wiesz o tym, zostaniesz tu sama. Dobra, otwieraj to, ciekawe co będzie w środku. Właśnie się zastanawiam, bo ja nigdy nie wiem, jaka seria ma co. Najmniej lubię te takie włosiaste, że z włosami. Jednego z tej serii wiem, że otwierałam. Nie pamiętam, co było w środku, ale otwierałam go na live'ie albo w filmiku. Na naszym Sylwestrze, jak spędzali z nami widzowie Sylwestra, filmik macie tutaj. I wtedy go otwieraliśmy. Teraz coś fajnego. No, albo na live'ie sylwestrowym. No sami powiedz. Dobra, pokaż co masz. Tak. Co mam w środku? I tutaj w środku mamy. Tworzyło się tak prosto? O mój. Co to jest? Co to jest? Chciałam, że coś tam to się jest jedzonko. O, jedzonko. To jest popcorn. O, mamy popcorn. Dobra, muffinka. To masz już. Włosami, o nie. To masz już popcorn, jesteś przygotowana, więc możesz sobie poglądać w sumie jakiś film może. A, no faktycznie. Dostałaś popcorn do łóżka, widzisz? I to pachnie. Popcornem. No i wygląda tak, ma dwie takie kitki słodkie. No niestety nie ma żadnego balsamiku, ja myślałam, że to będzie taki, no trudno. Masz popcorn, będziesz mogła jeść, nie narzekaj. Tak więc zaczynamy naszą movie night. Może nie night, dzień. A nie, jak chcesz jedną bezę? No, jaki kochany jest. No to weź ją, no chodź, no chodź tutaj, no chodź, no. Zabawny, ja nie mogę. Nie możesz! Ta. Na razie! Stawiajcie do krzyku w górę, żeby to Kitek siedział w łóżku przez 24 godziny. No dobra, dostaniesz jedną, już tak nie narzekaj. To jestem kochany czy nie? No jest. No, tak więc dziś. Jedna, choć dla mnie chociaż jedna się należy za coś takiego. Czekam. Szukam jakieś pokoszony. Co? No. Uwielbiam bardzo. Kawowa. Co robisz? Ja. Testuję tą fantę, ona jest o smaku granatu? Okej, ale po co ci ten laptop? Oglądam sobie, poczekaj, ale dziwna. Ja też chcę spróbować, daj mi spróbować. Trzymaj. Spoko. Ona wygląda tak, była w słodyczowym boksie. I tak. No. Ej. No, co jest? Ale mogę iść do łazienki, co nie? Co? Muffinka, to ja ci, okej, to zrobimy tak, ja ci taką kaczuszkę przyniosę, poczekaj sekundę. Co? Dobra, czekaj sekundkę. A nie, bo nie mamy kaczuszki takiej w domu, to ci miskę przyniosłem. Naprawdę, co ty wygłupiasz się? Wygłupiasz się teraz? Wiesz co, no co ja ci poradzę na to, no przecież musi być w łóżku, kibelka tu ci nie przyniosę. Ale weź, no poczekaj, pogadajmy, może jakoś ustalimy coś, kiedy na razie. I no proszę cię. Dobra, stwierdziłem, że nie będę taki zły i zrobimy tak. Wpiszemy w kole fortuny, ile razy możesz iść do łazienki podczas tego challenge'u. Jeżeli trafisz na zero, no to przepraszam, los tak chciał. Ale jeżeli pan misiu trafi na przykład 10, to będziesz mogła iść 10 razy. No to dawaj. Okej, pobrałem już koło fortuny. Pani dwa razy może trafić na zero, ale maksymalnie może trafić 6. Czyli zero ma teoretycznie największą szansę, ale wiecie jak to jest. No to co, w tym momencie zaczynamy kręcić i zobaczymy ile razy Ania może iść do łazienki. Aniu, jak myślisz? Trzymaj kciuki. Jak myślisz, dobra? Do góry. I start. Matko, o matko, o matko. Jeden raz możesz iść tylko. Proszę cię bardzo, raz. Wiesz co? No. Podtrzymam. Poczekasz jeszcze, tak? Poczekam. Poczekasz, ale widzisz? Powiem ci, że obok były 2-0. Mało brakło. Naprawdę bardzo mało brakło. Jeden raz jest lepszy niż zero, ale jeszcze wytrzymam. Na razie sobie daruję picie. Zobaczcie, zasnęła sobie, ale poczekajcie. Nie ma spania! Wstajemy! Challenge! Teraz będziemy robić zadanko! Nie wiem. 16 za 4. No, wstawaj, nie ma spania! No już głodna była. Głodna byłaś, dlatego spałaś? No. Muffinka, co ty na to, żebyśmy zrobili zadania teraz? No zadanie, ja ci zrobię na przykład zadanie na kole fortuny, a ty w tym momencie będziesz musiała je wykonać, zobaczymy co wylosujesz.
A coś tak się nudzisz, śpisz tu cały dzień, ile można? Co to w ogóle za challenge? Odpoczywam. Co to jest za challenge? Wytłumacz mi. Wreszcie mogę. To jest bez sensu challenge, bo ty nic nie robisz. Jak nie? No ja muszę to nagrywać, więc ja robię. Robię grafikę na mojej tablecie, a czy robiłam? No to pokaż. Pokaż co zrobiłaś, no. Taką małą zajawkę wam pokażę, dobra? O, mi się w międzyczasie załamał. Pracuję nad używaniem... Nad Anią. Nad używaniem tabletu. Zobaczcie, jaki narcyzm. Sama siebie rysuje. Tak to właśnie wygląda. Jakby KitKat tu narysowała, to miałoby to sens, a ona tylko siebie rysuje w międzyczasie. Ja nie wiem, powiem wam, że naprawdę słabo. Słabo, Ania. No, nawet się homie załamał. O, to jestem ja, ale to jest moje przyszłe. Ja to rysowałem oczywiście, no, ja mam piękny talent. Dobra, ja stąd idę, przygotuję ci koło fortuny i w tym momencie zrobimy ci kilka zadań, bo widzę, że się strasznie nudzisz w tym challenge'u. I dlaczego tu jest mój laptop? Trzeba cię go też zabrać. Nie będzie tak, bo ty masz za łatwy ten challenge. Ty właśnie powinnaś o wszystko walczyć, a ty masz wszystko pod ręką. Nie ma takiej możliwości. Zabieramy chrupki. No i co? No i sięgnij, sięgnij chrupeczki. Kto chce chrupeczki? Oj, 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 oj. Nie ma. Dobra, już przestań, nie patrz się tak na mnie. Co nie mulank? Halo, halo. Słuchaj, ja przygotowałem już zadania, no. Mogę wykorzystać moją szansę i pójść do toalety? Używasz przepustki? Dobra, okej, okay, bo... Mogę. No dobra, no to leć. Muszę na zapas. No i cię nie było w łóżku. No dobra, ale to było piękne uczucie się przejść, ale okej. Okay. Jestem i już mogę sobie tutaj leżeć dalej. Chociaż już mam, powiem wam, mam już trochę dosyć, bo to jest takie nudne. Ja bym nie mogła cały czas siedzieć. No jest godzina 17, wiesz, że dopiero minęło ile? 6 godzin? Dla mnie to jest taka strata czasu. Wiesz o tym, że to jest 6 godzin dopiero minęło, a ty już jesteś wykończona. No ale potem pójdziesz spać, zanim to, zanim tamto, więc wydaje tak realnie, to już ci dużo nie zostało. Tak, ale słuchaj, mam dla ciebie koło fortuny. Okej, tak jak widzicie, ja tu wypisałem 8 zadań, w sensie, które Ania może wykonać, z czego tak. Pierwszy to jest, musi narysować kotka, potem musi wykonać 5 pompek, oddać laptopa, dostaniesz Milky Boxa, zabieram ci telefon, musisz oddać, o nie pamiętam co to było, dostaniesz jedną rzecz, którą chcesz i dodatkowa jedna łazienka, którą Ania już wykorzystała. Tak więc ma szansę tutaj na plusy. Ale oczywiście więcej jest minusów, tak żeby musiała wykonać jakieś dziwne zadanie. No i co, my się w tym momencie bierzemy za losowanie i zobaczymy co będzie. No i co, trzymajcie kciuki, żeby było coś mega złego dla Ani. Co nie, Aniu? Chcesz coś mega złego? Ale coś niemiłego. I losowanko i kołem się toczy. 5 pompek! Chyba się pogięło. Musisz zrobić 5 pompek. Jak? No na łóżku. Co? A prawie trafiłaś, masz narysować kotka. Mało brakło. Nie. Narysować. Możemy jeszcze jedno koło zrobić. Dawaj, 5 pompek, ale... Damskich zrobię. Męskich? No dawaj. Damskich, bo mi się nogi nie mieszczą. No dobra, dawaj. A co to są za damskie pompki? No takie. To takie useless. O matko! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jest. Dobra, teraz Ania, pytanie. Czy chcesz zaryzykować po raz drugi? Ponieważ tu jest jedna dodatkowa łazienka. Po tym już nie będziesz miała okazji. Już do samego końca. Możemy zakręcić jeszcze jeden raz. Pasuje? Halo, halo. Co się nudzisz, co? Nie nudzę się. Nudzisz się. Nudzisz się. Książkę ci dać? Tak. No. Mogę zrobić twój portret? Możesz. Matko, się boję. Słuchajcie, no bo ja ogólnie ostatnio uczę się używać tabletu graficznego, bo... A ty żartujesz, że ja tu będę musiał siedzieć tyle czasu? Tworzę nasze rzeczy do sklepu. Dlatego właśnie się uczę. Chcę, żeby muffinkowo-kitkowy sklepik fajnie działał. Więc koniecznie zostawiam ta suba, bo na 400 tysięcy subskrypcji robimy własny sklep, także subik zostawiamy. Dzwoneczek i łapeczka w górę, tak. Żeby było więcej dziwnych challenge'y, na przykład challenge łóżka. Narysuję kitka i go potraci, kitek nie używa się dobrze. Ale to nie robimy jej zadanka? Poczekaj, najpierw ci portret zrobię. O nie, już widzę, że sobie będziesz żarty robić. To już widać po tobie, ja coś czuję, że tam będzie jakiś pan patyczak albo taki kulka, taki grubasek będzie. Bambaryłka to będzie taka wielka. O, już widzę, że ten takie ryśnięcie było, żeby było takie wielka beczuszka. Skończyłeś już? Mamy to? Prawie. Mamy? Okay. Czekaj, już kończę ostatnie poprawki. Ten kitek, bo się naprawdę na tym wysiliłam i zmęczyłam, więc docencie moje starania. No. To jest cały kitek na jednym obrazku, dobra? No Jezu, bambaryłka taka będzie. O Jezu, jak ja będę... Jesteś. Mówiłem, że jestem bambaryłką, która wcina pączka, wiedziałem, że tak się to skończy. Pączek jest czułem, tak. Czułem to. Dlaczego, dlaczego tak, kiedy? Dlaczego się z Łukaszka śmiejesz, powiedz mi. Nie, uważam, opowiedz, dlaczego się śmiejesz, uważam, z Łukaszka. Że jesteś słodziutki. Tak? Tak. Niech widzowie zdecydują, czy Mufina się śmieje z kitka, czy to jest słodziutki kitek. Ale tutaj mam na przykład takiego kitka i kitek jest. O, tu jest, no, ciaki kitek. Przygotowuję rzeczy do sklepu i nie wiem sama co tam zrobić, więc rysuję i nabywa się. Dobra, a teraz tak, czas na co? Na naszą zabawę w koło fortuny. Mufina wcześniej wylosowała 5 pompek. W tym momencie kolejne losowanko jest Mufinka i pytanie co to będzie, co to będzie, czy to będzie dodatkowa łazienka, czy na plus, czy na minus? Dobrze, Mufinka. No niestety sama sobie możesz przeczytać. Wszyscy widzowie już widzieli. Proszę przeczytać, co wylosowałaś. To nie jest łazienka. Zabieram ci telefon. Pogięło cię? Na 2 godzinki. Ale ja pisałam teraz widzami, chciałam live'a zrobić. Oj, oj, oj. Co teraz zrobimy? A na TikToku chciałam zrobić. Oddajesz telefon? No niestety, życie. Słuchaj, za 2 godziny możesz sobie zrobić live'a. Już się nie złość. Mam tablet.
Ej. Zostałem ograny. Chciałem porzucać z muffinką balonami, ale jeden już nam pękł. Masz balona? No, jeden pękł przecież przy tobie. No i co teraz? Chcesz balonikiem? No, ej, czekaj, przynajmniej wreszcie jakaś zabawa, już mi się tak nudzi. Teraz najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić. Ścina. No dobra, nie ma sensu granie z tą, idę stąd. Nie, czekaj. No co? Nie zostawię. Pościć ze mną, proszę. Nie mogę. Proszę, pan chomis tu też jest, proszę. No to z panem chomisiem sobie zagraj, jeden na jeden. Zobaczymy, kto wygra. Coś mi się zdaje, że to chyba i tak pan chomis wygra. Widzę, że z twoimi umiejętnościami to... Dobra, mamy tu malangę. Gdybym ja zostaw herbatki, to bym zrobiła herbatkę dla nas. Weź sobie posiedź na komputerze, poglądaj coś. A ja tak nie lubię, lubię pracować. Tak, teraz to lubię coś pracować. Z tego projektowania na tablecie, ja chciałabym coś pracować normalnie. Możesz sobie film obejrzeć. Już oglądałam. No to obejrzyj coś innego. YouTube'a pooglądaj, X-Kitka sobie pooglądaj. No, a ja idę robić live'a. Jakiś czas temu dorwałam w Tigerze, czy chyba Kitek mi to kupił. Zobaczcie, to jest takie coś do rzucania do środka ołówków. I stwierdziłam, że to zrobię, bo mi się strasznie nudzi. Więc najpierw wyjmiemy to z tego. Czemu to nie są ołówki? Ej, to miały być ołówki! Trudno. To co? Człowiek zmęczony, bo to... jakie wyzwanie. Ach, ta odległość. Może ja bym to na podłodze położyła, byłoby lepiej. No cóż, to jest najdalsze miejsce, do którego sięgam, więc uwaga. Ej! Ej, ja serio się sta... Było! Było! Ania, chcesz może pizzę? O matku, zamówiłeś dla mnie pizzę? No zamówiłem pizzę. Ej, serio, już mam dosyć... Przekąsek. Sobie to jest pizzerka, ale ma ładny uśmiech. Dobra, na razie, Ania. Powodzenia. Patrzcie tak na mnie. Na razie. Dobra, przy zgaszonym świetle może sobie poglądam Hello Kitty kalendarz, bo szczerze ja go to tak szybko dodałam. Ale może bym w sumie zobaczyła, co takiego tam było, bo już nie pamiętam. Bez telefonu to sobie trzeba jakoś radzić i chyba odpalał kolejny filmik, ale koniecznie mi napiszcie, który filmik ostatni, który dodałam, wam się podoba najbardziej. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Muszę zawołać Kitka, żeby mi światło włączył. Chociaż czekajcie! Dobra, fałszywy alarm, zapomniałam, że przecież w tablecie mam latarkę. No to Kitek w sumie mi nie jest potrzebny. Ta latarka tu zostaje. Ja pić nie chcę, bo będę znowu do łazienki leciała, a nie mogę lecieć do łazienki. Co ja tu mam w sumie do roboty? Molang mi towarzyszy. Hejka. Już na te chrupki nie mogę patrzeć, chciałabym zjeść coś normalnego, ale to dopiero, że jutro rano. Ale sobie pyszności jutro zjem. Ej, serio, nie spodziewałam się, że to będzie tak ciężki challenge. Myślałam, że to będzie takie na spokojnie. Ale ja za dużo lubię się ruszać, żeby to było dla mnie na spokojnie. Jemi, Kitosła, Kitek. Chodź, proszę cię do mnie, bo się mi strasznie nudzi. Podpisujemy na Instagramie do moich widzów. Co ty na to, Molang? No, nadjemy. Chodź, podpisujemy. Będzie fajnie. Bo uwielbiam od was czytać wiadomości, za które serdecznie dziękuję. Halo. Słuchajcie, ja ogólnie chciałam troszeczkę poskakać po łóżku, ale... Ale łóżko pękło. Nie, no bez przesady, no. Po prostu chciałam się poruszać, ale no na tym łóżku nie wypaliło niestety. Ale spokojnie, mam tutaj jeszcze parę rzeczy do roboty. Między innymi... O nie, czy ja już wszystko zrobiłam? Krem do rąk użyję. A po co ci krem do rąk? Co ty gdzieś na biwak jedziesz, czy co? Bo ja nie rozumiem. Ale ja zawsze już mam krem do rąk, bo mam suche. A wiesz, że jestem obok. Wystarczyło powiedzieć, Łukasz, podaj mi krem do rąk, a ty zrobię sobie... Nie, bo niemiłej, to byś mi nie podał. No w sumie racja, nie podałbym ci. Męczy mnie już ten challenge. Czy możesz już skończyć? Przegrać go. Weź go, przegraj. Weź go, przegraj. No idź spać. Właśnie o tym myślę. Idź spać. Ja nawet mam. Ja używam szczoteczkę do zębów z pastą. To ja nie wpadłam. Mam chusteczki do makijażu, więc przynajmniej nie będę spała w makijażu. Ale oszczędzasz. No ale jak ja bym to wypluła na ciebie? No nie, na ziemię. Fuuu! Albo do kosza śmieci. Powiedziała Łukasz, posprzątaj. Nie myślisz, nie myślisz. Rano na pewno zjem sobie podobne śniadanie, bo jedynie przekąsek już mnie totalnie rozbroiło. Mamy jeszcze napój ekipy, ale ja staram się w ogóle nie pić, bo. Bo już nie ma łazienki. Dla waszej informacji, Ania chodzi do łazienki co 30 minut, tak więc musicie rozumieć akcję, że ona już tutaj siedzi kilka godzin. Ale spokojnie się jej poddaję. Ja teraz idę spać. Lulanko sobie jakieś odpalę i po prostu pójdę sobie spać. Poddaj się. Wyjdę. Poddaj się. Nie, raz przegrasz to. No i co, a ja cię w nocy i tak. Ale ci zrobię w nocy pranka. Zrzucę cię z łóżka i zrobię ci nagrancie i wtedy powiem, że o, muffinka zeszła z łóżka w nocy, jak mnie nie patrzył. Dobra, mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę za moje poświęcenie. Bo to było ciężkie. Nie wiem, może dla was to jest łatwe, ale dla mnie ten challenge jest strasznie męczący. Ja już się czuję taka, wiecie. A ty wiesz, że ty do 11 będziesz musiała spać? Taki mam zamiar. Ha, ale to wiesz, że z rana... Raz się wyśpię, bo ale wiesz, że z rana... A kto zrobi śniadanie? No ty mi. Żartujesz chyba sobie. Ty mi do łóżka. Zostawcie to w komentarz, śniadanie do łóżka. Kitek będzie robił mi przez najbliższy tydzień śniadanie do łóżka, ponieważ wytrzymałam. Tak, dokładnie. I jeszcze zabierz mnie na naleśniki z tego challenge'u. Pamiętaj, przypomnij sobie początek tego filmiku. Co? No dobra, mam nadzieję, że filmik się podobał. Zostawcie kciuka w górę, pamiętajcie o komentarzu, a my słodziaki zjemy się w kolejnym filmiku. Buziaki i dobranoc. Pa.